No i to właśnie fragment materiału, to był fragment materiału, który wyemitowała białoruska telewizja z uciekinierem w roli głównej. Ja bym zaczął rozważania zupełnie od innej strony niż wszystkie media, mianowicie oglądając ten materiał, no gdzie można by pomyśleć, że to jest jakiś kabaret, ale oni tak na poważnie. Po co w ogóle Białorusinom taka akcja i po co temu człowiekowi taka akcja? To jest poruszanie się w jakichś naprawdę poważnych oparach absurdu. I zastanawia mnie też, czy ktokolwiek w to uwierzy, czy to nie jest zbyt grubymi nićmi szyte. To znaczy polski rząd dał powody i wytworzył potrzebę takiej oczeczki z punktu widzenia białoruskiego. Nie sposób z tym polemizować. Czyli to jest, przepraszam, na użytek wewnętrzny, żeby pokazać... Znaczy, wewnętrzny i zewnętrzny też, bo myślę, że jakaś część opinii publicznej, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma żadnego dostępu mediów do strefy stanu wyjątkowego, dzisiaj już notabene niekonstytucyjnego, zauważmy, według wielu prawników konstytucjonalistów, że zamknięcie tego obszaru dla mediów wiąże się z tym, że tego rodzaju akcje, czy tego rodzaju informacje, czy tego rodzaju wypowiedzi mają pewien sens w starciu, w rywalizacji informacyjnej dwóch narracji. Myślę, że krótko mówiąc, sam PiS stworzył potrzebę, zapotrzebowanie na czeczkę, tak naprawdę, prowadząc taką, a nie inną politykę mało przejrzystą i próbując wykorzystać do celów wewnętrznych, do celów podbijania sobie słupków sondażowych, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, czyli prowadząc stan wyjątkowy, militaryzując cały ten kryzys i posługując się retoryką wojenną, stworzono czeczkę. PiS jest autorem czeczki, autorem tych programów, które widzimy teraz na antenie białoruskiej, z kilku względów. Zacznijmy od tego, że no po pierwsze, Łukaszenko już po raz trzeci co najmniej, punktuje i to bardzo celnie PR-owo rząd PiS, który no, wygląda na chłopców w krótkich spodenkach w porównaniu z prezydentem Białorusi i z jego aparatem, który tego rodzaju akcje przeprowadza. Pierwszy raz to było wtedy, kiedy Łukaszenko wpuścił dziennikarzy łącznie z CNN-em, z mainstreamem na swoją część granicy od strony białoruskiej. Oni mieli tam pełen dostęp, łącznie z Amerykanami. Drugi raz to było wtedy, kiedy PR-owo również Łukaszenko pięknie rozegrał akcję, operację spotkania z imigrantami tam po stronie białoruskiej. Też pamiętam jego wystąpienie do tych imigrantów. No i teraz trzeci akt tej porażki, trzecia runda, w której PiS znów leży na deskach, to jest w konfrontacji, w walce z Łukaszenką, to jest właśnie czeczką w moim przekonaniu. Po co to czeczce? No to ja myślę, że nikt tego nie wie. To znaczy myślę, że my do tej wiedzy nigdy nie dotrzemy. To znaczy musiałyby się tą wiedzą z nami podzielić służby polskie albo służby białoruskie, które być może jakieś informacje na temat motywacji tego dezertera mają, ale znów, tylko być może, bo mogło być tak, hipotez może być wiele, mogło być tak, że rzeczywiście był, powiedzmy, koordynował swoje działania ze stroną białoruską, ale na to nie mamy dowodów i nie będziemy mieć. Bo już zwracam uwagę, że polskie władze, znaczy Błaszczak i generalnie przedstawiciele polskiej klasy rządzącej, równolegle stosują trzy narracje do wyjaśnienia tego przypadku, przypadku czeczki. Jedna jest taka, że uciekał przed problemami prawnymi, co jest śmieszne, umówmy się, bo miał problem prawny pod tytułem tego, przynajmniej tak donoszą media i źródła oficjalne, że jechał pod wpływem alkoholu, ale nie spowodował wypadku samochodem, pod wpływem marihuany, zdaje się. Za to nawet nie grozi więzienie w Polsce, bo prawdopodobnie miałby odebrane prawo jazdy, no jakąś tam karę grzywny. I zostałby wydalony z wojska. No ale to nie jest jeszcze tragedia, umówmy się. Tym bardziej, że w tym wojsku nie był długo i nie związał z nim zawodowo całego życia. Drugie wyjaśnienie to było takie, że tam jakiś wątek szpiegowski, że partner jego siostry jest Białorusinem, więc to już podejrzane, trzeba sprawdzać. No i trzeci był wątek taki, że miał jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia mentalne. Trzy różne teorie prezentowane mniej więcej przez te same ośrodki. Znaczy, że oni albo nic nie wiedzą,
albo wiedzą coś, czego nie chcą ujawnić i coś, co ujawniłoby z kolei ich brak profesjonalizmu i ich brak reakcji. Bo ja wprawdzie nie jestem specjalistą w sprawach wojskowości, sam nie byłem w wojsku, przyznaję, ale no, uważam, że na takich newralgicznych odcinkach to jednak dowódcy, czy psycholog jakiegoś oddziału wojskowego, który tam się znajduje, czy dowódca powinien mieć rozeznanie w tym, że jego żołnierze mają jakieś problemy, wątpliwości, że zachowują się w sposób dziwny. No, no o takich ludziach często się mówi właśnie, że wariat albo agent. No więc właśnie, więc dzisiaj dlatego mamy festiwal tych wszystkich różnych teorii ze strony polskiej. Ja w żadną z tych teorii nie wierzę, bo na żadną, na prawdziwość żadnej z nich nie przedstawiono dowodów. Nie wierzę też oczywiście stronie białoruskiej, która mówi o tym, że to jest ideowy chłopak, którego oburzyło traktowanie imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. No mało wiarygodnie to brzmi, umówmy się. Więc jedna i druga strona będzie snuła te swoje narracje, przy czym narracja strony białoruskiej, zauważmy, jest jednolita. Znaczy oni trzymają się jednej konkretnej narracji, tak on się oburzył moralnie, widział jakieś tragiczne sceny, o których tu opowiada w nagraniach telewizji białoruskiej i to go skłoniło do takiej decyzji. Narracja strony polskiej nawet nie jest jednolita, czyli nawet ośrodki rządowe, służby, wojsko nie uzgodniły pomiędzy sobą, jak tłumaczyć całe to zdarzenie. Co znów świadczy, ja to oceniam wyłącznie, podkreślam, pod kątem PR-owym, nie podejmuje się żadnych hipotez, nie podejmuje się żadnych dywagacji na temat tego, co się rzeczywiście stało, bo już podkreśliłem, że my się tego nie dowiemy. Ja stawiam, jedyną tezę, jaką stawiam, jest to, że my się nie dowiemy, co tak naprawdę wydarzyło się w umyśle i co wydarzyło się fizycznie z szeregowym Czeczką. I to jest chyba jedyna rzecz, którą możemy powiedzieć. Natomiast pod kątem elementarnym, PR-owym, znów po raz trzeci, trzecia runda dla Białorusi i trzecia runda PiS na łopatkach. Niestety nie tylko PiS, ale i Polska. To jest największy problem, bo oczywiście nie idzie to na konto partii rządzącej dzisiaj w Polsce, partii Jarosława Kaczyńskiego, ale na konto naszego kraju, naszego wizerunku międzynarodowego. Już nie mówię o tym, że ktoś da szerzej wiarę na świecie tym rewelacjom ujawnianym przez Czeczkę, ale mówię o tym, że po prostu w świat pójdzie, w eter pójdzie informacja i już poszła o tym skrajnym braku profesjonalizmu polskich służb i polskiego wojska. I to samo w sobie jest uderzeniem wizerunkowym w Polsce, ale uderzeniem, na które zapracowały sobie władze Ministerstwa Obrony Narodowej i też pewnie osoby odpowiedzialne za tą sytuację w Wojsku Polskim. No, w tym akurat nie w tym materiale, który teraz puściliśmy, ale w jednym, który pojawił się gdzieś tam trochę później, no to nawet pada takie zdanie, że on może tą flagę spuścić co najwyżej do kibla, że dla niego polska flaga nic nie znaczy. Mnie to szokuje o tyle. Polska armia to jest tam nieco ponad 100 tysięcy, nie liczę obrony terytorialnej, mówię o tym wojsku w 100% zawodowym, regularnym, więc to nie jest jakoś specjalnie dużo. No i jakim cudem taki człowiek tam się znalazł? To samo pytanie możemy zadać we wszystkich służbach mundurowych w Polsce. Ja zwracam uwagę na szerszy problem, to znaczy na przykład w służbach mundurowych wewnętrznych podlegających MSW zniesiono czy bardzo ograniczono tak zwane testy multiselect. To są takie testy podstawowe, psychologiczne, mające zbadać, krótko mówiąc, zdolność kandydata do służby. O ile wiem, w wojsku również obniżono zdecydowanie te wymogi. I nie przeprowadza się nawet jakichś takich elementarnych rozmów, ja już nie mówię o psychologu, tylko nie przeprowadza się jakichś takich elementarnych rozmów dotyczących wiedzy, orientacji w świecie danego kandydata. Dlaczego? Dlatego, że nie ma chętnych. Nie ma chętnych w tym momencie do służby z prostych, obiektywnych przyczyn. Przeprowadzono reformę emerytalną służb i o ile jeszcze do niedawna atrakcyjną była perspektywa pójścia w wieku 30 kilku lat na emeryturę, bo przywileje nam emerytalne, na przykład w służbach podległych MSW, nabywano w służbach mundurowych po 15 latach służby. Teraz, o tyle teraz jest to 25 lat służby, więc to już nie jest atrakcyjne. Po drugie, póki co na razie sytuacja na rynku pracy jest taka, że ludzie nie szukają desperacko takiego właśnie zajęcia i wydaje mi się, że stąd właśnie jest, możemy obserwować tą politykę systematycznego obniżania jakości, obniżania kryteriów naboru również do armii zawodowej, bo no to moim zdaniem jest ewidentny tego przykład. No ale cóż, no to wynika z odgórnej polityki, to wynika z decyzji podejmowanych przez poszczególnych szefów MON. No naprawdę z całym szacunkiem, ale rzeczywiście w Europie
mamy generalnie deficyt kadry, jeśli chodzi o cywilne kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, no ale tego rodzaju dyletantów jak Błaszczak czy wcześniej Antoni Maciejewicz naprawdę trudno znaleźć, nawet w tej skali europejskiej, no może w Niemczech, gdzie różne polityczki, jak ona sama o sobie mówią, często obejmują stanowisko w szefowej resortu obrony. No ale tak czy inaczej to świadczy właśnie o likwidacji tych mechanizmów, które pozwalały na właściwą selekcję do polskich służb mundurowych, w tym do wojska.